Tuż jak Bóg. Za sto lat w naszych domach i mieszkaniach będą mieszkać ludzie, których nie znamy. Za sto lat ktoś znajdzie pamiątki po nas i postanowi, że wyrzuca je na śmietnik, bo nie są nikomu potrzebne. Za sto lat samochody, którymi jeździmy, już dawno zostaną przerobione na żyletki. Za sto lat... Nad naszym grobem zbiorą się ludzie i będą się zastanawiać, czy może usunąć ten grób, bo już nikt o nim nie pamięta, a trzeba przecież zrobić miejsce dla nowych grobów, bo nadchodzą kolejne pokolenia. Sto lat to bardzo niewiele, a jednak wydaje się, że to wystarczająco dużo, aby zniknęła pamięć po człowieku. Jak zatem osiągnąć nieśmiertelność? Czy można za starożytnym poetą powiedzieć egzegi monumentum, wybudowałem pomnik trwalszy niż ze Spiżu? Ale któż dzisiaj czyta tego poetę, któż pamięta jego imię? Czy człowiek może uzyskać nieśmiertelność? Kiedy Bóg stworzył człowieka, chciał, żeby był nieśmiertelny, ale grzech, czyli de facto zło? Weszło w życie człowieka, człowiek utracił nieśmiertelność. Ale kiedy przyjrzymy się uważnie, to jest jednak jedna rzecz, która potrafi przetrwać 100, 500, a nawet tysiąc lat. Tą rzeczą jest dobro, które zostawiamy na świecie. Tym szczególnym rodzajem dobra, jakie człowiek może zostawić tutaj na Ziemi, jest jego rodzina. Myślę sobie o tych wszystkich małżeństwach, rodzinach, które doczekały się dzieci, wnuków i prawnuków. Przecież ostatecznie jest to jakaś tajemnica nieśmiertelności. Geny przekazywane z pokolenia na pokolenie trwają poprzez kolejne setki, tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy lat, tak jak my jesteśmy spadkobiercami genów naszych przodków. Jest zatem sposób na nieśmiertelność, zostawić dobro, nawet małe, niewielkie. Ksiądz Jan Twardowski napisał kiedyś taki wiersz w niebie. Opisuje w nim, jak dostał się do nieba i patrzy na poszczególnych świętych. Widzi świętego Stanisława z zeszytem do Polskiego, widzi świętą Teresę, która zmarzła w klasztorze, wreszcie wita się ze świętą Agatą, która. Przyjmuje wszystkich solą i częstuje. Wreszcie, na samym końcu, kiedy przedarł się przez cały tłum świętych, spotyka swoją mamę, która przyszywa mu guzik, tak jak to robiła tutaj na ziemi. Ten sam guzik, który tak często się obrywał, a mama za każdym razem go przyszywała. Moi kochani, ten niezwykły obraz miłości wyrażanej poprzez małe gesty jest także lekcją i zadaniem dla nas. Jeżeli marzymy o nieśmiertelności, o tym, żeby zostać zapamiętanym, to nie musimy dokonywać rzeczy wielkich. Wystarczy, że kochamy, że chcemy drugiemu człowiekowi okazywać dobroć, przyjaźń. Wtedy odkryjemy sekret nieśmiertelności. Moi drodzy, na sam koniec chciałbym przytoczyć wiersz, wiersz, duszy, która już odeszła z tego świata i pisze do swojej ukochanej osoby. A kiedy po mnie zostaną skórzane buty na strychu, to wspomnij mnie czasem rano, przyjdź, posiedź przy mnie, po cichu, i nie płacz, proszę. Minęło. Jeszcze nie skończył się świat, choć twardo mi się przysnęło. Moi drodzy, przyjdźmy do naszych zmarłych, odwiedźmy ich groby. Wspomnijmy to, co dobre, i pamiętajmy. Nie płaczmy. Minęło. Świat się jeszcze nie skończył. A im, się tylko twardo przysnęło. Zostańcie z Bogiem, któż jak Bóg?